Czyli każde negatywne odczucie, każda negatywna emocja jest taką czy inną formą strachu, a ponieważ każde negatywne odczucie jest dodatkowo etykietowane, nie? No bo przecież wielki inkwizytor musi coś nazwać, nie? To ma pierwszeństwo do bycia wypartym i projektowanym na zewnątrz, mówiąc inaczej, ma pierwszeństwo w tym twoim łączu odpowiadającym za to, na czym się teraz koncentrować, na co zwrócić uwagę, a co powoduje... Czyli to jest pierwsze do zajmowania tego łącza. I dlatego ten kanał jest ciągle zajebany. No. Okay. Znaczy to układa mi się do bardzo taką spójną całość. No, to się układa w spójną całość. To ci obiecywam, że ci się ułoży spójną całość. Znaczy, tutaj jest... to, co teraz mówisz, to ja to traktuję jako, że tak powiem, zwieńczenie drogi. To jest zwieńczenie drogi. To znaczy inaczej, to jest to, co nie potrzebujesz niczego innego. To znaczy, ja nie mówię, że wiesz już wszystko, no, że umiesz wszystko. Tylko, że po prostu nie, już inaczej. Jeżeli złapiesz się na tym, że muszę jeszcze poznać technikę, muszę jeszcze przeczytać tą książkę, muszę jeszcze to, to wiesz, że tu już jest autosabotaż, bo nie potrzebujesz. W tym momencie tak naprawdę masz to, co ci absolutnie wystarczy. Nie? I w tym momencie jakiekolwiek trzymanie się, łapanie się czegoś innego jest autosabotażem. Dlatego, że generalnie wiemy, nie boisz się wydarzenia, tylko boisz się konsekwencji. A tak naprawdę nie boisz się konsekwencji, w sensie takich na zewnątrz, tylko boisz się swoich emocji i odczuć związanych z konsekwencjami. Moment, w którym, tak jak teraz, nauczyłeś się radzić sobie z odczuciem i z emocją, stał się momentem, w którym stałeś się nieustraszony de facto. No bo już nie ma się czego bać. Cokolwiek się wydarzy, jesteś w stanie sobie stąd... odczucie, to i tak sprawi, że ja to przepuszczę i nie naruszę to mojego epionu, nazwijmy to. Nawet tak? Jeżeli naruszę, to naruszę na chwilę i wrócisz. No, i koniec, nie? Jakby w tym momencie stałeś się nieustraszony. Nie? I teraz.